Dżihadyści przypływają do Europy. Poważne ostrzeżenie Hiszpania. Dżihadyści ukryci wśród nielegalnych imigrantów. Dziennik ostrzega. Hiszpański dziennik La Razón podał, że wśród nielegalnych imigrantów przybywających łodziami na Wyspy Kanaryjskie i na południowe wybrzeże Hiszpanii są członkowie i sympatycy Państwa Islamskiego ISIS, co zwiększa ryzyko zamachów terrorystycznych w Europie. Wykorzystywanie mafijnych siatek nielegalnej imigracji przez Państwo Islamskie i zagrożenie, jakie to stwarza dla bezpieczeństwa europejskiego, było wielokrotnie poruszane przez ekspertów antyterrorystycznych. W sytuacji pandemii i chaosu dżihadyści będą próbowali zademonstrować swoje możliwości operacyjne na zachodzie Europy, ostrzegają eksperci. Bardzo niebezpieczni dzięki współpracy FBI z hiszpańskimi służbami bezpieczeństwa. Na początku stycznia policja zatrzymała w Barcelonie trzech domniemanych dżihadystów, dwóch obywateli Libii i jednego z Maroka, którzy mieli planować zamachy terrorystyczne. Według El Mundo, podejrzani przybyli w grudniu łodziami, razem z nielegalnymi imigrantami, z Algierii do Almerii i Andaluzja, a następnie samochodem dostali się do Barcelony. Czwarty podejrzany przekroczył granicę z Francją. Zatrzymani byli bardzo niebezpieczni. Jednemu z nich zarzuca się przynależność do oddziału organizacji terrorystycznej Junta Al-Khilafa Hyaka, związanej z Państwem Islamskim i działającej na terenie Algierii. Wcześniej walczył w szeregach ISIS w Syrii i Iraku, poinformowała policja w komunikacie. Dzięki swoim kontaktom w Barcelonie islamiści zostali ukryci w mieszkaniu w dzielnicy La Barceloneta. Dziennik La Razón przypomniał, że w ubiegłym roku tysiące mieszkańców kraju w Maghrebu, w większości Marokańczyków, przybyło na Półwysep Iberyjski łodziami lub samolotami, na podstawie paszportów, w tym także fałszywych. Niektórych podejrzanych teraz nie można zlokalizować. Tymczasem ISIS wielokrotnie wysyłał na kontynent europejski terrorystów z fałszywymi dokumentami. Dane dotyczące imigrantów. Według oficjalnych danych w 2020 roku na Wyspy Kanaryjskie przypłynęło łodziami 23 tysięcy nielegalnych imigrantów, z których obecnie tylko od 9 do 10 tysięcy pozostaje na archipelagu, zaś reszta przedostała się na kontynent europejski. Prawdopodobieństwo, że wśród nich znajdują się terroryści, jest bardzo wysokie, poinformowały źródła do spraw zwalczania terroryzmu, na które powołał się dziennik La Razón. Według policji mafie szmuglujące imigrantów współpracują z dżihadystami w Algierii i w Saharze Zachodniej, skąd przybywają tysiące Marokańczyków najpierw na Wyspy Kanaryjskie, a później na Półwysep Iberyjski i do innych krajów Europy. Dopiero w grudniu ubiegłego roku rząd w Madrycie podjął większe środki bezpieczeństwa związane z nielegalną imigracją. Co może być ich celem? Według La Razón, powołującego się na źródła antyterrorystyczne, celami dżihadystów, a zwłaszcza tzw. samotnych wilków, mogą być przede wszystkim kościoły, ośrodki chrześcijańskie i mundurowe patrole policyjne. W 2020 roku hiszpańskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły 23 operacje przeciwko dżihadyzmowi. Zagrożenie jest realne, zapewnił La Razón.